26 kwietnia 2013 rok, kościółek pod wezwaniem świętego Mikołaja w Radochowie, gmina Lądek-Zdrój. Chcę pokazać ten piękny, zabytkowy kościół. Kościółek otoczony jest niewysokim murem. Przy tym kościółku i wewnątrz tutaj znajduje się cmentarz. Jeszcze są stare poniemieckie groby. Jest już ich niedużo, ale niektóre się zachowały. Jak zwykle w tych stronach wszędzie piękne góry. Druga brama, z której właśnie takie widoki się roztaczają na fragment Radochowa. Zaraz z powrotem wrócę na teren kościoła, ale jeszcze chcę pokazać,
co widać tutaj w pobliżu kościółka. Śliczna pogoda dzisiaj. Mam nadzieję, wygląda na to, że wyjdą dobre filmy i dobre zdjęcia dzisiaj. I wracam na teren kościoła. Staram się pokazywać ten kościół możliwie jak najdokładniej z różnych miejsc. Jak widać, przechodzę w koło kościółka. No ta część murów jest wyższa i lepiej się zachowała. Tamta część, którą na początku pokazywałem, jest sporo niższa. Pewnie czas zrobił swoje. A tu za tego muru widać górę. Jest to góra, na której się znajduje kaplica poświęcona Matce Boskiej i tutaj do tej kaplicy przybywają pielgrzymki. Ziemi kłodzkiej i nie tylko. Kaplica ta ma swoją legendę. Wybieram się tam również, by zrobić film. Ale to jest dopiero sprawa kilku dni. Jeszcze chciałam coś panu powiedzieć. Tak, tak, bardzo proszę. Marek, tu był. Tak, tak. Czy pani się orientuje, z jakiego wieku to jest ten kościółek? Bo ja będę szukał. Z XIII wieku, tak? Będę szukał. A tu jest mieszkanka, która, jedna z pań, orientuje się o tym kościółku. Troszeczkę mi opowiedziała, ale dat to też tak trudno zapamiętać sobie wszystkie daty. Ja muszę już do... Po chwili pogadamy, bo to wszystko się... Tutaj są dwie tablice wmurowane w mur kościoła. Przybliżę się i pomału przesunę obiektyw. Pod spodem znajdują się jakieś herby. Idę dalej. Pokażę jeszcze otoczenie kościółka, czyli widok na wieś z tej bramy, którą tutaj wszedłem. Są tam schody i droga. To jest ta część, która widoczna jest ze wzgórza, z bramy wejściowej do kościoła. Piesek jakiś mi towarzyszy i pomaga mi. Coś do mnie mówi, ale nie wiem, o co mu chodzi. Kończę ten filmik. Myślę, że będzie dosyć czytelny.